Dlaczego zdecydowałeś się zostać członkiem zarządu słupskiego Klubu Piłkarskiego i co się skłoniło do tego, żeby podjąć to wyzwanie, bo trzeba przyznać, że to jest niemałe wyzwanie? Tak, zgodziłem się po dłuższym przemyśleniu i rozmowach z rodziną i tutaj rozmowach z wieloma osobami. Podjąłem się tutaj udziału być w zarządzie. Kolejny, jakiś kolejny etap mojego życia, chęć spróbowania i pomocy w rozwoju klubu SKP Supce. Na pomoc w rozwoju tego klubu już się składa wiele Twoich działań, m.in. trenowanie grup młodzieżowych. Trzeba przyznać, że po no nie zakończeniu, ale wstrzymaniu, że tak powiem, przygody z piłką, jeżeli chodzi o jego zawodnik, spełniasz się jako trener, no i chyba ta rola jest dla ciebie takim wymarzonym zadaniem, prawda? Tak, zgadzam się. Gdy pod, podejmowałem się tutaj zadania prowadzenia grupy rocznika 2008, nie myślałem, że aż tak wciągnę się w to. Czuję się w tym bardzo dobrze i, i otrzymałem od tutaj pana Roberta Nagrojewiczka drugą grupę rocznik 2013-2014. Trzeba przyznać, że ten nowy zarząd, który teraz obejmuje władzę, jest dużo młodszy. Jak ty z perspektywy młodego człowieka patrzysz na to zarządzanie klubem i z perspektywy kiedyś piłkarza i tak na szybko, na gorąco, czy może miałeś już przemyślenia, jakie rzeczy w tym klubie mogłyby funkcjonować lepiej, albo co można by było robić inaczej, żeby właśnie wszystkim trenerom pracowało się lepiej, a dzieciakom i innym piłkarzom lepiej trenowało? Tak, mam już jakieś przemyślenia, co tutaj do tutaj zarządzenia i tak dalej. Ale to jeszcze tutaj podejmiemy wszyscy tutaj z samym zarządem, jak tu ulepszyć. Na pewno nie chcemy pogorszyć tutaj wyglądu wizerunku klubu SKP Słupca. Patryk Krawiec będzie prezesem Słupeckiego klubu piłkarskiego? Tego dowiemy się przy najbliższym ustalimy to przy najbliższym spotkaniu zarządu.